Udział w takich warsztatach moim zdaniem jest niezmiernie cenny, zarówno dla mnie jako dla prezesa i działaczki fundacji, ale też dla pacjentów. Myślę, że pacjenci w Polsce w ogóle powinni zdobywać dużo szerszą wiedzę na temat systemu zdrowia, jaki funkcjonuje, na temat rozwiązań, procedur, ścieżek docierania, ponieważ tych informacji dla pacjentów jest jeszcze cały czas za mało. Choć pacjenci polscy są wyedukowani, ci, którzy wchodzą w proces leczenia, czyli tak naprawdę stają się pacjentami, przynajmniej w tym obszarze onkologii, to jest kwestia żyć albo nie żyć, bardzo często są rzeczywiście, zaangażowują się w swoje leczenie i są coraz częściej takim świadomym pacjentem, świadomym partnerem lekarza. Świadomym partnerem lekarza i to jest bardzo ważne, bo to odzwierciedla się potem w procesie. Pacjent dobrze poinformowany to jest pacjent lepiej leczący się. W związku z tym wszystkie takie warsztaty, które pomagają zdobyć jakąkolwiek wiedzę z obszaru swojej choroby, są niezmiernie cenne. Przede wszystkim zasób takiej wiedzy łagodzi emocje, łagodzi frustrację i łagodzi nasze oburzenie, które zazwyczaj mamy, kiedy spotykamy się z czymś takim, nie ma leku, nie ma dla mnie leczenia, lekarz ma za mało czasu. Myślę, że wszyscy pacjenci powinniśmy chcieć się uczyć, jakie są zasady funkcjonowania, przed czym stoi system, przed czym stoją lekarze i przed czym stoimy my, aby rzeczywiście stać się partnerem całego procesu. Ja uważam, że wszyscy pacjenci powinni mieć możliwość wzięcia udziału w takich warsztatach, jeśli oczywiście mają taką potrzebę i wyrażają chęć, dlatego że no to pomoże nam wszystkim, zarówno nam, fundacjom, bo to my pomagamy tym pacjentom w różnych zakresach, pomoże lekarzom, no i myślę, pomoże całemu systemowi. Wiedziałam, że chciałabym być pacjentem w Polsce, dlatego że jestem Polką, żyję w tym kraju, tu się wychowałam i przeżyłam wiele lat. W związku z tym Polska jest dla mnie zrozumiała, system leczenia, lekarze, wszyscy, z którymi muszę się spotykać. To jest mój świat i tu chciałabym się leczyć. Są oczywiście lepsze systemy, ale nie ma idealnego. Nikt jeszcze do tej pory nie stwierdził, że jest system opieki zdrowotnej idealny, zatem nie ma co szukać. Należy ulepszać nasz. I myślę, że akurat my w Polsce jesteśmy w takim doskonałym etapie, dlatego że myślę, że jesteśmy jako społeczeństwo i jako systemodawcy na takim etapie, że wiemy już, co u nas działa źle. Mniej więcej jest rozpoznane, co należałoby zmienić, a teraz jest ten etap, aby wdrażać. Jesteśmy już też jako organizacje pacjenckie, jako działacze, jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy już w dialogu. Tak? Myślę, że to bardzo bliska droga do tego, aby zmieniać, dlatego ja tu pełna nadziei na pewno chcę się leczyć w polskim systemie. Ja mam takie poczucie, że głos pacjentów już jest słyszalny, nawet od kilku lat i w tych latach już coraz bardziej. Przedstawiciele organizacji pacjenckich pojawiają się w zasadzie już wszędzie. Mówię tu o obszarze onkologii, bo w tym obszarze się poruszam. Pojawiamy się w Ministerstwie Zdrowia, Sejmie, Senacie, rozmawiamy z parlamentarzystami, rozmawiamy z AOTM-em, z innymi ministerstwami, bo to nie tylko Ministerstwo Zdrowia. Także jesteśmy w tym dialogu, rozmawiamy, jesteśmy zorganizowani. Organizacje rozmawiają między sobą, organizacje podejmują wspólne działania, apele, komunikaty do decydentów, ale już w grupami, w grupie 15, w grupie 20 organizacji, czy też w grupie 5 organizacji. Kampanie, jakie realizujemy, to są też bardzo często kampanie nie jednego stowarzyszenia czy fundacji, ale kampanie edukacyjne, grupy fundacji i grupy organizacji, co mnie bardzo cieszy, bo to jest dowód na to, że zaczynamy wszyscy mówić jednym głosem. Mamy też w Polsce bardzo silnych liderów organizacji pozarządowych, wyedukowanych, świadomych i prężnie działających. Bardzo często są to pacjenci, tak jak ja. To nasze działanie wynika z naszych własnych dotychczasowych doświadczeń we własnym leczeniu. Myślę, że jest jeszcze ogromna potrzeba, gigantyczna, aby to
pacjenci, ci, którzy nie są działaczami, ale ci, którzy są, się leczą. To jest podstawa naszego systemu ochrony zdrowia. To do nich wszystkie procedury, leki do nas trafiają. Myślę, że warto byłoby, aby ci pacjenci oprócz tego, że gdzieś edukują się, są świadomi swojego własnego leczenia, ale aby zyskali taką szerszą perspektywę i bardziej aktywnie niż do tej pory włączali się w te działania. Mówili o tym głośno, rozmawiali z mediami, bo tego otwarcia jeszcze nie do końca mamy. Chciałabym, abyśmy wszyscy mieli tą odwagę, aby mówić głośno, co nam dokucza, co chcielibyśmy zmienić, abyśmy chcieli się uczyć, no i działać rzeczywiście wspierając tych liderów organizacji.